Jest, nareszcie wróciłem ze szkoły i mogę wejść do mojego ulubionego krzaczka. Nie, gdzie on jest? Gdzie jest mój krzaczek? Nie ma mojego krzaczka, nie. O, jest, super, jest mój ulubiony krzaczek. W końcu będę mógł wejść i w nim kampić. Może dzisiaj zrobię mojego pierwszego killa. Tak więc ruszam. Dobra, niech ktoś tu przyjdzie, bo zaraz będę musiał kończyć grać. Już miał tyle czasu, a jak tu siedzę, nie mogę nikogo zabić. Niech ktoś w końcu tu przyjdzie, proszę, niech ktoś tu przyjdzie. Chcę fraga. Jasiu, musisz już kończyć gierkę, grasz 3 godziny, chodź odrabiać lekcje. Nie, grałem tyle godzin i nie udało mi się nikogo zabić, proszę zostaw mi chociaż suba. Jest, wróciłem ze szkoły i mogę sobie znowu pograć moją ulubioną grę. Teraz wystarczy, że znajdę jakieś potki i ruszamy do akcji. O, tutaj pewnie nikt mnie nie zobaczy. Teraz muszę znaleźć jakąś broń. O, fajnie, znalazłem. O nie, jakiś motor. Ja już nie chcę nikogo zabijać. Ja chcę pojeździć sobie tym motorkiem. Wii, ale fajnie nim się skacze. O nie, tu jest jakiś gościu. Proszę tylko, żeby do mnie nie strzelał. O nie, on chyba chce mnie zabić. To znowu któryś z tych prosów, których wszystkich zabija. On jest naprawdę dobry, ale i tak mnie nie może trafić. Może zatańczy mój taniec i nie będzie we mnie strzelał. Ale jednak strzela. Nie, mamo, znowu oni mnie zabijają, nie umiem w to grać. Zaczynam kolejną gierkę. Ale co? Jak ja bym chciał zobaczyć koronkę, nigdy nie widziałem koronki, a zwłaszcza z nią wygrać jakąś gierkę. Nigdy tego nie miałem. O, ktoś tam wyszedł z gry. On zostawił koronkę. Niemożliwe, to jest ta koronka, o której wszyscy mówią. Ja to widzę pierwszy raz na oczy. Matko, jak ja się cieszę, mam w końcu koronkę. Ojechane. Ej, co tam ma koronkę? Ktoś mi zwinął koronkę. Jak to możliwe? Czemu ja nie wziąłem od razu? Nie, tylko nie moja koronka. A tu jest następna. Chyba rozpłacę się ze szczęścia. Jak to jest możliwe? Wszyscy wyrzucają koronki. Dziękuję wam bardzo. Teraz mogę zacząć grę, grając z koronką. Jest, wróciłem ze szkoły i idę przez moje ulubione krzaczki. Zobaczymy, co jest za nimi. Ojej, co to jest? Taka rampa. Kto ją zbudował? Chcę na nią wejść. Wio, mój koniku. Jedziemy dalej. Icha, bądź grzeczny, bo dostaniesz zaraz klapsa. Dawaj, już jesteśmy. Jest, udało się. Co tu jest? Niemożliwe. Scar, Fiolet, co on tu robi? I inne itemy. Ojechane. I trampolina. Whee! Jupi, ale fajnie, mogę sobie poskakać. Jupi. O nie, zniszczyłem moją trampolinę, co ja teraz zrobię? A, w ekwipunku mam jeszcze jedno. Super, zaraz nią rzucę. I teraz z rozbiegu się rozpędzę na nią, wskoczę. Nie udało się, nie trafiłem, wpadłem do wody. Dobrze, że tylko do wody. A, coś mnie porwało. W tej miejscówce jeszcze nie byłam. Co tutaj jest? Zaraz zobaczymy. Scena? Niemożliwe. Scena! Ojechane, już nie chcę być Bambikiem, chcę zagrać na tej scenie. Zaraz tam pójdę, nie wierzę w to. Szybko. Teraz wychodzę na scenę i ja wielka gwiazda Bambiczków. Ale fajnie. Teraz, drodzy widzowie, zostawcie lajka i subika, a za chwilkę wam zaśpiewam piosenkę. Jesteście gotowi? To zaczynamy! Jestem Bambikiem i nie mam w szafce skina. Przed to mój domek i robię sobie killa. A każdy prosek pewnie mi zazdrości, że robię fragi bez żadnej trudności. Jecha, ale moc, takiej energii jeszcze nie czułam. Złość, jeszcze wszystko. Będę wszystko niszczyć. To jest to co lubię. Nikt mnie nie podskoczy, żaden prosik. Jedziemy. Tylko nie to. La, ale fajna pogoda. Idę sobie na spacerek. Może coś dzisiaj ugramy. O, jakaś fura tutaj stoi. Co? Złoty item? To ten nowy item? Niemożliwe. Znalazłem go jako pierwszy. Ja to chcę. Dobra, mam dla was propozycję. Dajecie łapkę i subika, a ja w niego za chwilę skoczę na 3-4. Dobra, dziękuję wam, więc skakuję szybko w niego, ale tu ciemno, gdzie jestem? Niemożliwe, jestem w kartoniku. Widać mnie? Nie widać, ale super, teraz nikt na pewno mnie nie zauważy. O nie, słyszę, coś się zbliża, ale pewnie mnie nie widzi, bo kartonik. Nie, on idzie prosto na mnie, on mnie nie zabił, tylko nie to. Proszę, pomóż mi z tego kartonika wyjść, nie! Ha, mam cię, Bambiku, dawaj swój kartonik. Dobra, czas wyjść na dwór, zobaczymy, jaka jest pogoda. Ale ładnie, teraz się przeciągnę, oby mnie pękła.
Zaraz pójdę wyłowić rybki, tak więc ruszamy. Dobra, zobaczymy co wyłowię. O nie, to złom. Jest, to jest ta niebieska rybka. Teraz jak ją zjem, będę mogła pokonać wszystkich prosów. Znowu złom. Kto to do mnie strzela? Muszę szybko uciekać, bo mnie ten gość dogoni. Nie wiadomo, czy to był bambik, czy to był prosik. A więc pieczemy sobie rybkę. O nie, poparzyłam się. Poparzyłam się, jak to boli. A tu on jest lepiej, nie będę krzyczała, bo mnie usłyszy. Poszedł sobie? Jest? Jest? Gdzie on jest? Poszedł sobie, tak. Dobra, udało się, ale jestem super. Teraz zjadam rybkę, by mnie brzuch nie rozbolał, ale pyszna. Teraz jestem pełna mocy. Ale to jest ciężkie. Udało się. Ale dobrze, że to tylko balonik. Ale się zmęczyłem. Dobra, nie stresuję się, nie stresuję się. Uda się na pewno. Przestraszę go troszkę, a potem lewy sierpowy, prawy sierpowy, lewa nóżka, prawa. I z pół obrotu i będzie po nim. Na pewno go pokonam. Nie widział mnie? Nie, to dobrze, że mnie nie widział. Idę po niego. Hej ty, złam na twoją szczoteczkę, bociczku. Zobaczysz, zniszczę cię. Ty, ej, on mnie ignoruje. Chodź tu do mnie. Stawaj do walki. Zobaczymy, kto jest lepszy. Ja czy ty? Lewa nóżka, prawa nóżka. Prawy, lewy, sierpowy. Jedziemy. No, dawaj, dawaj, dawaj. I z pół obrotu. I po tobie. Ej, on mnie ignoruje. A masz. O nie, on ucieka. Jest, udało się. Zaraz go załatwię. On się nie boi. O nie, przylepił mi lepę. La, 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 la. Co? Nikt nie wziął złota? To jest złoto. Wszystko jest dla mnie, ja oszaleję, wszystko biorę, 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 wszystko moje. Nie dam nikomu, nie dam, jak ja się cieszę, matko jedyna. Ale oszalałam, wszystko musi być moje. To jest złoto, jestem bogata. Teraz każdy prosik może mi zazdrościć. Pif, paf, wszystkie wybije. Widać mnie? Nie widać, widać, nie widać. Nie idzie, super, jest. Oszaleję, to jest moje. Strzelam, wszystko rozwalę. I mam ten medalion, skąd ja go wziąłam? Ale on jest piękny. Mogę tutaj siedzieć i patrzeć na niego cały czas. Nawet mogę przy nim tutaj zdedać. Naprawdę, on jest tak... O, chyba to się naprawdę zdarzyło. La 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 la, jedziemy na rzeczkę, mojej mamy nie ma, będę się kąpał. Jest, udało się, jechałem tu pół dnia, ale fajnie, i jest rampa. Dobra, wio koniku, bo dostaniesz klapsa, wiem, że tego nie lubisz. Ale tu pięknie. Ale się boję skoczyć, a tak bym chciał na główkę. Dobra, na 3-4. Widzowie, dajecie łapkę i subskrypcję i skaczę. Jest! O, coś gruchnęło mi w nogach. To nie była woda, to był brzeg. Ale wejdę do wody, ale ona ciepła. Ale fajna. Ale super, dobra, idę na brzeg. Obtrzepię się trochę i wskoczę na lampę znowu. Nie mogę wstać. O nie, dobra, idę do wody. W wodzie macham nogami, a na brzegu nie mogę. Co się dzieje? Pamiętajcie, nigdy nie skaczcie do wody bez kontroli rodziców. Nie mogę teraz wstać. Pewnie tutaj zdedam. Oby nie to matuśko jedyna. Nie, ja zdedałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10! Hej, to ja, typowy Bambik. Za nami już 10 odcinków tej serii, tak więc zapraszam was na live do Garandosa. Wpadajcie do niego. Garandos nagrywa ze mną wszystkie odcinki i myślę, że będzie ich więcej. A jak nie, to lewy sierpowy, prawy sierpowy i zobaczycie, w krzaczkach będę gdzieś na was czekał. Pif, paf, pif, paf.